Tu ogólnie w tych rejonach przygranicznych to ciężko się żyje. Przejazd kolejowy w Terespolu. Samochody już czekają dobre 15 minut. Z jednej strony i z drugiej strony robi się korek. Tam jak przezumuję na sygnalizatorze, nie wiem czy to będzie widać, jest zielone światło. Może widać, ale łapa mi się trzęsie. No natomiast lokomotywa, a nie, dopiero ruszyła, ale po jakim czasie. No i będzie fajne nagranie pociągu. Zobaczcie, bo to jest ruska lokomotywa. To na zachodzie Polski takie nie jeżdżą. I ruszył cały skład towarowy. A ja stoję na środku przejazdu, między takimi dwoma torowiskami. Teraz odzoomuję troszeczkę i teraz się skupię tylko na tej lokomotywie. Zaraz będzie można numery odczytać. No ja ze względu na silne słońce na tym wyświetlaczu nie widzę, ale już powinny być widoczne. Kontenery z firmy Triton. Będę musiał sprawdzić w internecie, co to za korporacja. Ten Triton, co to jest. No i widać ruskie platformy. Wszystko tutaj jest popisywane po rusku. Ale powiem wam tak, to nie jest koniec nagrywania tego filmu. Zrobię krótką pauzę, bo najwyraźniej zakrawa się mijanka pociągów, bo tam jest zielone światło na sygnalizatorze i tu od drugiej strony zaraz będzie wjeżdżał jakiś pociąg. Tylko trzeba sobie będzie na niego chwileczkę poczekać. I tam jeszcze stoi na peronie osobowy. O, i z Chin, proszę bardzo. Są też kontenery z Chin. Czyli jakaś namiastka jedwabnego szlaku drogą kolejową, lądową działa. Nie widać drugiego pociągu, także pauzuję.